Teraz Pato. Pato. O, Pato. Karol pokazuje rozmowę z Remigiuszem Rozem na Instagramie. Tak. W ogóle nadal ciekawe jest dla mnie, że ludzie rozmawiają ze sobą na Instagramie. Tak, wod nie rozumie, że DM na Instagramie to jest normalny messenger. Nieważne. Więc Remigiusz... Pogali, bo wczoraj był bestseller Empiku. No, wczoraj, dla was to było milion lat temu dla was. Ja nazywam się Karol Paciorek, Remigiusz Mróz. Remigiusz wysyła mi link. I pod spodem oficjalny hashtag. Memy LS. Tak naprawdę to nie... Temat do LS. Wiesz, to jest ciekawe? Że widziałeś to? Googlowałem to wczoraj. O! Bo była scena, jak Remigiusz Mróz... Schodził. Tak. Dobra, znajdę to, dobra. Jak Remigiusz Mróz odebrał nagrodę i schodził, to jest takie ujęcie, jak Joanna Opozda robi mu zdjęcie. I Mon wtedy zadała mi pytanie, czy oni są razem? Niesamowita sprawa. Bo po prostu miała chyba jakąś taką minę, taką jestem z ciebie dumna, czy coś takiego. Seks, poczekaj, myślisz? Nie. Bardziej romantyczne, czy seksualne? O, jak ty z nim gadałeś, to już było po? To było po. O, czyli to tuż przed tym. To Remigiusz nasz schodzi? I to na podstawie tego? Są te artykuły teraz? Tak. I teraz przenosimy się na stronę Post, czyli sprawdzone i niesprawdzone plotki, spojrzenia i gesty, które mówią wiele. Joanna Opozda nie mogła oderwać od niego wzroku. Tak. Czy my czegoś nie wiemy? Zadaje pytanie. No stop, jeśli w trakcie oglądania Mon ma takie skojarzenia i że aż ja muszę potem to googlować, bo nie do końca musiałem sprawdzić, kim jest Joanna Opozda. Kim jest Joanna Opozda. Ale dobra, nie, to żeby nie brzmiało miło, bo również pani Joanna Opozda jest dużo bardziej znana ode mnie, ale chciałem sprawdzić, bo nie wiedziałem. Mogłeś nie wiedzieć, nie? Nic złego już coś, nie? Sprawdziłeś, już wiesz. Nie, w sumie nie wiem. No nie mogę. Bo tak szybko... nie. Okay. Kim jest? Ach, chupicie internet. Pani Joanna Zdolna, aktorka, na tym możemy się zatrzymać. No i jak schodzi ze sceny... Bo ona tak zareagowała, tak jakby on na nią popatrzył. Tak. Ale oni siedzieli obok siebie, na trybunach. Okay. Oni byli po prostu zostali posadzeni obok siebie. Umówmy się, na takich imprezach, fotele to dla gości. To też nie był przypadek, stary. Też tak sądzę. Że co, że siedzieli obok siebie? Tylko co to był, plan iluminatów? Nie, Remigiusz to załatwił. Czy mogę siedzieć koło Joanny Opozdy? Bo co, bo chcę ją poderwać? Tak. Czyli wróćmy do moich DM-ów. Tak, temat do LF. Stary, jemu się podoba, jak ludzie o nim gadają. On kocha to. On to kocha, stary. Myślisz? Wielbię. Czemu? Co? Czemu to kocha? Bo on jest próżny. Ja mu napisałem, czyli jednak to mogłem być ja. Ogromny smutek. Czemu smutek? No, że to mogłem być ja, no bo ja nie zostałem na after party, nie? A myślisz, że Remigiusz Mróz został na after party? Został. A czy na tym after party została też Joanna Opozda? Czy tam było jakieś zdjęcie robione? Czekaj, to weźmy do Joanny Opozdy na Instagram. Ja chcę na pudelku zobaczyć. No ja sprawdzę, stary, jaki jest login. Stary, ja wszystko umiem. To się klika tu. No to nie, no to jak ma być z Remigiuszem, to nie możesz robić takich zdjęć z Ralfem. Stop. No właśnie. Albo z jednym, albo z drugim, a nie tak... Zdarzyć mi stoję, że jest 20 km, 1,47,11. O, a to mój głos. Asia Opozda patrzy, jak ja mówię. Asia, to czyli ze mną też? Patrzcie, uśmiecha się czy nie? Nie uśmiecha się. Puść mi to jeszcze raz, chcę ten story zobaczyć. Bo on jest próżny. Nie, o Jezu, odwróciła głowę! Najgorzej, Karol. Czyli nie, pokaż mi jeszcze raz. Asia Opozda oficjalnie odwróciła wzrok ode mnie, cofnij mi to. Uśmiechnęła się. A czy może coś śmiesznego powiedziałem? Uśmiechnęła się dopiero, jak się odwróciła do kogoś innego. Nie ma. 21,47,11? Nie, ja pod tym... Widzisz, tu zobaczyła coś śmiesznego. Nie biegam. To, i teraz się odwróci, widzisz? Czyli nie z twoich żartów się śmiała. O, to jest ten gość od związku ze mną ogólnie. Tak. No i nie bójmy się tego słowa, robicie czasem z pani wariatkę. On pracuje dla pompanika, tak? Ty wiesz, stary. O Jezu, ja zapomniałem o tym powiedzieć. Achievement unlocked. Udzieliłem wywiadu dla kozaczek.pl. No to gdzie jest? Nie ma, nie wiem, czy jest. Ale w sprawie? No o sobie. Jestem celebrytą. No nie ma, jeszcze nie opublikowali. To już będzie na pewno do wtedy. To Mati? Sprawdź Mateusz wtedy na kozaczku. Po prostu wpisz Karol Paciorek. Będzie to będzie, nie będzie, to znaczy, że stwierdzi, że chujowy i nie warto. To właśnie... On nie ma nic z Remigiuszem. Ale nie ma nic z aftera w ogóle. Ale w sumie, ja myślę, że prawny celebryta... Nie ma myślę, że prawny celebryta nie robi fotek na afterze. Dobrze, drodzy państwo, pora zacząć ten odcinek. Także prosimy o odpalenie karuzeli śmiechu. A, bo my to dopiero zaczynamy odcinek. Dobra, wystarczy. Prosimy o usiądnięcie. Nie, jak się mówi, nie usiądnięcie. Usiądźcie. O... Osiem. Zajęcie miejsc. Prosimy o zajęcie miejsc. Ci z was, którzy spożywają obecnie posiłek, życzymy wszystkim wam smacznego. No to
Smacznego! I mamy nadzieję, że nie jecie skrzydełek. Mamy nadzieję, że nie jecie, a przynajmniej jeżeli jecie te skrzydełka, to nie jecie ich w żadnym zakładzie karnym, bo jeżeli by się tak zdarzyło, no to moi drodzy, jeżeli jecie te skrzydełka, to jesteście szczęśliwcami. Albowiem nie wszyscy osadzeni w zakładach karnych mogli zjeść zamówione wcześniej skrzydełka kurczaka, bo to w Stanach Zjednoczonych 45-letni facet został zatrzymany przez służby, bo chciał przemycić do więzienia skrzydełka z kurczaka. DeKalb Sheriff Melody Maddox had that warning last year when they foiled a series of these drops. They say the inmate bust open one of these tiny windows with something like a broomstick. Dobrze, czyli tłumaczę z angielskiego, amerykańskiego na polskie. Robią w oknach malutkich, które w więzieniach dziury w szybach, wyrzucają tamtędy jakieś sznurki, a ludzie, którzy są po drugiej stronie muru, robią paczki, przywiązują i wrzucają to do środka. I dlatego można tak bardzo dużo rzeczy próbować przeszmuglować, czyli szlugi, telefony. To wygląda jak jaranie w ogóle. Znaczy papierosy, tak, jest napisane. Papierosy, narkotyki i takie tam rzeczy, to rozumiem, ale skrzydełka kurczaka to jest, powiem ci... No bo to jest zawsze na zamówienie. To jest specjalne zamówienie. Czyli ktoś powiedział, I want my favorite chicken McNuggets. Tak jak Andy Dufresne chciał muteczek. W jakim filmie, przypomni? Muszę sobie przypomnieć. Ja ci powiem, bo wchodzisz na IMDb top 100. I dajesz top 1. Wiesz, Mateusz się zgodził, że lepsze niż Holy Motors. Holy Motors 8. Tak, ale Mateusz powiedział, że Holy Motors jest dobrym filmem. Ale on to zrobił tylko kurtuazyjnie, żeby cię zadowolić, Karol. Bo ja nie wierzę, że komuś poza tobą się ten film podoba. Bullshit. Dobrze, bo tak była Ameryka, były skrzydełka. Pamiętajcie, że we wtorek były walentynki. Nosa, nosa, así no se te mata. Typowy Els. Przypominamy wam, że... I znajdziecie link w opisie, we wtorek były walentynki. Dobrze, ale nie, bo skoro gadamy już o kryminalnych sprawach, to ja proponuję, Nie, są kryminalne sprawy na miarę Ameryki, czyli właśnie przerzucanie do więzienia skrzydełek z kurczaka razem z kokainą, telefonami i baką, ale jest też kryminalna Polska. Przenosimy się do naszego programu reporterów Kryminalna Polska. Bum, 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 bum. Witamy bardzo serdecznie, jest dziennikarz śledczy Włodek Markowicz. Dzień dobry Państwu, proszę zobaczyć nasz IO w rogu. Oraz Hedziger zamaskowany ze zdechniętym głosem sierżant Kapucha z oddziału specjalnego. Drodzy Państwo, wyobraźcie sobie, że ludzie czasem źle parkują. To będzie mandacik. Drodzy Państwo. Nasz oddział przeniósł się do Chełma, gdzie się okazuje. Wiesz, ja wiem, co ty mówisz, ale połowa ludzi napisze... Nie wiadomo, k***a, o co chodzi. Jeżeli mógłbyś nie przeszkadzać teraz, kiedy opowiadam to, co wydarzyło się w Chełmie, a w Chełmie jest zorganizowana siatka przestępców, którzy nie potrafią parkować. W skrócie, Straż Miejska w Chełmie urządziła ranking najgorzej parkujących samochodów. Top 3? Top 1 jest faworytem moim, jak zresztą widać. To jest no po prostu, no, może się zepsuł. Ale powiem szczerze, co można powiedzieć o kierowcach Mitsubishi, nie? Stary, nie, znaczy, nie, no faktycznie, czegoś takiego jeszcze nie widziałem, że przy pasach, na środku skrzyżowania zapakowali. Na środku skrzyżowania. Może nie skłumał, że tu są pasy. Nawet jakby się zepsuł, to przepchnąłbyś to auto. No i byłby na awaryjnych, jakby się zepsuł. I nie wyglądałby na w miarę nawet auto. Bo to, że ten Mercedes, to jest klasyk, nie? Nie jest zgodnie z prawem tak, że możesz zaparkować gdzie chcesz, by robić włączył awaryjny? No w Warszawie tak. Nie, jak masz super auto, to tak. Jak masz super auto, to zawsze. Na przykład ten Mercedes moim zdaniem niesłusznie dostał mandat. No bo to jest fajny Mercedes. No bo czekaj, jak zaparkuję byle gdzie i włączę awaryjne, to musieliby mi udowodnić, że moje auto nie jest zepsute, tak? I że nie jest spoko. Na przykład jestem przekonany, że jak miejsce drugie, jakby tutaj mamy to Audi. Albo Q8. Ale właśnie o to chodzi, że w głowie tego człowieka według niego jest jeszcze Quattro. I mamy tutaj pana, który jestem pewien, że jak parkował, to był przekonany, że nie łamie żadnego przepisu. To jest tak, zaraz. Nie, no przesiemieszczę. Wszystko okej. Okay. Dobrze, wszystko jest w porządku. Czy widziałem gorsze rzeczy? Ja też widziałem gorsze rzeczy. Jak ten pan Hełm, jak na miejsce numer 2 widziałem gorsze rzeczy. To znaczy, w Hełmie ludzie dobrze parkują. Tylko ten jeden, no miejsce numer 1 jest stop. No a i trójeczka też tak, no na pasach, no to. Ale właśnie tu bym wybaczył, bo jest fajne auto. To moim zdaniem to jest numer 2, a tamten to jest numer 3. Bo to, że najechał na pasy. No ale połowa pasu jest. Tam to bym dał numer. Ale numer 1 jest numerem. Jeden. Numer 1 jest numer. Tak. Psy się tym nie. Przepraszam, że policja. To będzie mandacik. Takie rzeczy w Chełmie, a w Pawienica horror. Na cmentarzu to zemsta teściowej z zagrobu. Prawdziwy horror. Horror teściowej z zagrobu. 40-letni mieszkaniec Pabianic poszedł na miejscowy cmentarz, by zemścić się na nieżyjący już teściowej. I to znaczy, że musiała zadrabić bardzo głęboko w ciele. Chciał zniszczyć grób zmarłej, ale sprawy przybrały niesamowity obrót. Czyżby dosięgła go zemsta teściowej z zagrobu? W piątek około 18:30 straż pożarna wyjechała na pabianicki cmentarz ratować mężczyznę przygniecionego przez płytę nagrobkową. Stary. A nie wiem, co on chciał jej zrobić. Jestem przekonany,
on chciał urwać tą płytę, czy coś, wiesz, przepchnąć. Okej, okay. Znaleźli mężczyznę, leżał obok zniszczonego pomnika, płyta nagrobkowa przygniatała mu nogę. Jak podaje autor, 40-letni mężczyzną kontakt był utrudniony z strażnicą. Trzeba było najpierw, nie? Kiedy nie dokonywał tak. zniszczeń, płyta nagrobna upadła na niego i przygniotał go tak skutecznie, że gdyby nie strażacy uściwy zięć, najpewniej zmarłby z zimno przygniecionym kamieniem. Ale to by była zemsta teściowej dopiero z grobu. Jakby też umarł. Ej, ale był pijany, nie? I czekaj, bo ja muszę zbadać ten temat, bo to wydaje mi się, że to jest coś jeszcze, to nie pierwszy raz? Że ten koleś to już zrobił? Nie pierwszy raz, faktycznie. A to jest 37-latek, a tam był 40-latek. Mam taki apel do lokalnych portali. Sprawdzajcie, co przepisujecie od siebie. Okazuje się, że mężczyzna już 2 lata temu znieważył to samo miejsce pochówku. Pabieczanin jest dobrze znany z stróżu prawa. Pabieczanin się mówi? Pabianiczanin. Pabianiczanin. Już po raz drugi szkodził ten grób, kopiąc i niszcząc płyty. Usłyszał zarzut zagrożeniami. Ale jaką ma fazę na teściową? Chyba nie lubi, nie lubi. Ale stary, ale to pani już nie żyje. Ale emocje wiecznie żywe. Ale to... Serduszko nadal jest tam trawione. Czuję, że pite było niestety. No, to tak smutna konstatacja całej tej historii. Byliśmy w Chełmie, byliśmy w Pabianicach. Byliśmy w dupie też nieraz. Gdzie jeszcze nie byliśmy? W Gorzowie. Zawitajmy zatem do Gorzowa, gdzie Gazeta Lubuska informuje nas o tym, jak czujni bywają sąsiedzi, o tym, jak straż sąsiedzka. No w sensie, jak się nazywa to, że straż sąsiedzka? Że tak, tak. O tym, jak straż sąsiedzka może być czujna. Czujni sąsiedzi wezwali strażaków, ogień okazał się wirtualny. Wideo z interwencji hitem internetu. Tak, jest TikTok, jak to właśnie gospodarz tego mieszkania, w którym na ścianie pokoju, na projektorze, czy projektor właściwie, wyświetlał po prostu kominek. Komu się to nie zdarzyło, żeby sobie wyświetlać kominek? Mhm. Wparowała właśnie straż pożarna. Proszę się rozejść. Stary, wchodzą ci, wiesz, tu imprezka, winko, piwko, chipsiki. A w życiu na to nawet nie wpadłem, że tak to może wyglądać, nie? Ale w ogóle jak straż pożarna wchodzi ci do mieszkania na tym takim chillu, muzyczka, ciperki, ten, to nie w ogóle są to spojrzeć. Ile mamy osób na imprezie, ty moje? Chipsiory są fajne. Z butlą, stary, wszystko. Kurwa. Ale wiesz, goście sobie siedzieli w bazie, było fajnie. Ja bym na ich miejscu został tutaj. Nie mogą, no są robocie. Jak już, ale jak już się taka sytuacja zdarza raz w życiu pewnie, że przyjeżdżasz na interwencję, no tak, ale gdzieś się może do projektora. Nie, jeszcze oni tak przychodzą i jeszcze ktoś tak mówi, ale spokojnie, to jest w ogóle nie z żarówką, tylko z laserowe. To jest LEDowy. Nie, laserowy. A laserowy. W ogóle już nie może zapalić. Przepraszam, jakiej firmy ten projektor? No, Epson. Tak, z tymi butami tak. A przepraszam, jeszcze do... A kolory, kalibrował pan? Fajnie wygląda. Fajne kolory, dobre. A głośnik ma dobry, podobany? Czy... Tak, dobrze zrozumiałeś. Wyświetlający płomień zrzutnika na ścianie. Z dzichu. Słyszysz z dzichu? Dobrze, a pokaż wiadomość. Około 5 wozów strażackich, by jak się okazało, gasić pożar widmo. 5 wozów strażackich? O kurwa. Co? 5? O kurwa, wiesz, że to kosztowało? Przecież jeden najczęściej jedzie, jak 5. Może najpierw niech pojedzie jeden, a potem reszta. Czemu 5? To w ogóle gdzie to szło? Była impreza i rzut. W kilku kanałach. Teraz jest materiał na nice. Wozy przyjechały, ale... O, wow, wszystkie telewizje, nice! Czyli jest możliwe, że wrzucą ten fragment Teresa? No może wrzucam. Mamy to. No ja tak, na imprezę życia. No jak w takim Gorzowie, to chyba wszystkie wozy tam pojechały. Jezu, ale nie, to też mówi mi jedną rzecz. Bo ile Gorzów wozy? Że nie ma coś, że nic się nie dzieje w Gorzowie. Że tam tak bardzo nic się nie dzieje, no że tak, ktoś stwierdził. Coś się pali, dzieje? Co się pali, tak nie, znowu projektor. Dawid pisze, hej, ten pierwszy oraz ten drugi. Chodzi o ciebie i o mnie. Ja jestem ten pierwszy, ty jesteś tak bystry jak woda w moim klopie. A ty jesteś, stary, tak żenujący. Ty jesteś, kurwa, żenujący, Karol. Podczas Wigilii Wielkowej. Nikt nie kuma. Wiesz, że jakbym cię pozwał, to bym przegrał. Przegrałbyś. Bo kurwa, to jest przecinek. A ty masz prawo do wyrażenia swojej opinii o mnie. To się okaże, czy mam prawo. Podczas Wigilii firmowej dowiedziałem się ciekawostki, która sprawiła, że nie mogłem zebrać szczęki z podłogi. Ja w świecie IT obracam się od kiedy pamiętam. Mój szef, z którym miałem okazję dać sobie w szyję, chodzi o alkohol.
Czy jesteście jak kobiety? Mieć, nie będziecie mieć dzieci. Nie będziecie oraz chcieli mieć dzieci. Porzucać siekierami do celu w jednym z poznańskich barów wyjawił nam, jak działają... Ja nie czaję takich barów, że chodzisz rzucać siekierą do deski. Są takie? To dziwne, no. Chodzisz, rzucasz siekierą, stary. Nie, siekierami są takie bary, rzucasz siekierą, stary. Siekierą w drewno, które jest zostawione. Są takie boksy, rzucasz siekierą, takim toporkiem. I walisz wódę jeszcze do tego. Co za pomysł głupi. Tam walisz wódę faktycznie. Na pewno tam stracisz rękę albo coś. No ta siekiera się odbije. Sorry, byłem pijany. Czy się głap! Orientuj się. Jaki głupi pomysł. No, w szyję i siekierę. Tak. Wyjawił nam, jak działają samoobsługowe sklepy, w których nie uświadczymy kasjera i obsługi. Teoretycznie powinno to działać w oparciu o kamerki oraz systemy wizyjne, algorytmy AI rozpoznające, co wzięliśmy i wsadziliśmy do koszyka. Wiesz, biedrze, jak bierzesz ten. Jednakże, prawda jest zgoła odmienna. Okazuje się, że na tych kamerkach siedzą najczęściej Hindusi, którzy mają płacone za godzinę i klikają ręcznie w produkty, które zauważyli, że wzięliśmy do koszyka, bo wychodzi to taniej, wydajniej niż zaprogramowanie porządnego systemu i taniej niż zatrudnienie kasjera w Polsce. XDDDDD. Serio, ja i koledzy z pracy zbieraliśmy szczęki z podłogi, tym że sami jesteśmy programistami. Jedyne co w tym pocieszającego to to, że uczą tym sposobem sieć neuronową i może kiedyś to będzie działało samo. A, czyli podobnie jak w przypadku czatu GPT, czyli to jest taka pierwsza, taka alfa. Ostatnio nie ma w odcinkach memów z dużych durów. Nieprawda, bo właśnie teraz jest. Oczywiście, jak najbardziej. Które tak uwielbiamy z moją dziewczyną. Pozdrawiam ją bardzo i bardzo ją kocham. Co? Pozdrawiam ją bardzo i bardzo, ją kocha. I to wy, chłopacy, byliście jedną z rzeczy, która nas kilka miesięcy temu połączyła. Także dzięki wielkie. Nie mam problemu. Jak ją kochasz bardzo. Ale jak się kochacie, uprawiacie seks, to też myślisz o nas? Zawsze bardzo celebrujemy, gdy Daniel Craig oficjalnie odpala weekend co tydzień. A to nie dzisiaj, bo dzisiaj jest czwartek. Pozdrawiam, Dawid. Cześć, pozdrawiamy. Cześć, tak. Dzięki, trzymaj się. Ty jesteś Dawid. Kochasz swoją dziewczynę bardzo. Bardzo ją kocham. A pamiętacie, jak mówiliśmy w zeszłym tygodniu, że do naszego Mateusza, który montuje czwartkowe i piątkowe odcinki, przychodzą maile z anonsami? Przekazuję wszystkie. I Mateusz ma do dzisiaj opuchniętą pachwinę. On montuje z opóźnieniem. Pisałem Mateuszu Kajce skrzynki i wszystkie mu samochodowe, które były. Bardzo. Czy Mateusz jest wolny? Zajebiście i bardzo dobrze. Bo może sobie znajdzie miłość życie, stary, i będzie miał mały motor. No wtedy nie będzie miał czas na montowanie. Dzieci będzie rodził. Dzieci będą montować. A jego dzieci też będą zdolne montażu. Dobrze, to niech tak będzie. No dobrze, to trzymajmy w takim razie kciuki, żeby tak właśnie nie było. Nie tylko kciuki. A co też? Kudac! A tymczasem trzymajcie i bądźcie lekko. Mówili do was. My. No my. No dobra, my. No my. Gdzie tu jest mikrofon? Raz.